Jaho! Isa Yuki z tej strony. Witam wszystkich. O, Aloy marznie. Aloy marznie. Słuchaj, Aloy, nie ma co. Witam w dodatku Frozen Wilds do Horizona naszego tutaj, znanego. Od razu, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, kupimy sobie goniec w raku banuków. Ubranie, strój, jakieś wyposażenie, bo mamy okruchy metalu, mamy ich bardzo dużo. Szkło pustyni, żużlowe szkło zebrałam. Aktywuj. Dziękuję. Jeżeli chodzi o te rzeczy, to wciąż mamy bardzo mało niebieskierki, ale zakładam, że zbierzemy jej troszkę po drodze. Co do broni, no to w sumie ten sam problem. Jeszcze do nich wrócimy, nie martwcie się. Cała reszta, właśnie, jeszcze mapy. Specjalnie po drodze też popracowałam nad mapami, więc mamy już sześciutkie. I nie muszę już łapać borsuków ani kóz, przynajmniej na razie. Dopóki nie okaże się, czy nie mamy jakiejś modyfikacji do innych rzeczy. Dobra, jesteśmy w nowym stroju, bardzo eleganckim. Ale wciąż zimno, mówisz, tak? Czekaj, to jest pauzen. Musiałam zmienić pada, bo mi się pad... O, są niebieskierki. Rozładował zaraz przed nagrywaniem ten drugi od konsoli, od PlayStation, więc gramy tutaj. Ty, ale ty, to fajne. To zaraz tu obok jest. Myślę, że teraz pobiegniemy sobie minimalnie z fabułą główną, bo czemu nie? Chociaż ja traktuję i dodatkowe, i fabularne w dodatku i w grach jako takie jakby główne i tak, czekaj. Trzeba było się upewnić, że nic tu nie łazi. Ależ ostry ten kryształ. Lepiej uważać na palce. No, ale patrz, ile tego kryształu? A, po jednym tylko, to mało. Czekaj, tu leży jakiś ten, biedny. Jak nic, psemarznięty metal. No cóż, to miały być chyba tylko trzy, prawda? Chyba tylko trzy, tak jest. Ale okej, okay, jest dobrze. Chociaż tu biegałam, prawie. No, biegałam obok. Dobra, pójdziemy tak czy inaczej tutaj, zaznaczymy sobie ognisko. Nie, niebieskierko sobie zaznaczymy i możemy ruszać dalej. Nie ten klawisz, dziękuję. Dobra, a tu? Marszczyn, innym razem. A nie, strzały też w sumie mamy, jest całkiem okej. Okay. Znowu mnie na ścieżkę ciągnie. Nie, ze mną, a dobra, trochę ze mną te numery. Trudno. Ale no, cieszę się, że mamy wreszcie banucki strój. I możemy ruszać dalej bez większych problemów. A, i jesteśmy na ścieżcu. Kamień? Kamień ja nie chcę. Ładnie tu. Widoki nocą i za dnia. Za każdym razem dobre. Ścieżka się kręci, ale ona rzeczywiście się gdzieś tutaj kręci, prawda? Ta ścieżka nagle później. No, dokładnie. To dobrze. Pozbieramy to, co jest. Jak oni to fajnie pomalowali wszystko. A nic nie ma do podniesienia. No, widoki przednie. Na dymy też. No i tyle. Z widoków. I kamień. Nie chcę kamienia. Nie korzystam z kamieni. A, jak zbierałam to szkło, żeby było wiadomo od razu, od góry, odgórnie i ogólnie, to... bo to szkło wypada z ludzi. To trzeba z bandytami walczyć. Wróciłam sobie do jednego miejsca, w którym zawsze wiem, że są bandyci. Mogę wam nawet pokazać na mapie. Tam zawsze są, zawsze ich jest tam czworo czy pięcioro. Tylko trzeba tam wrócić. To jest to ognisko i kocioł Xi. Tam zawsze są. Więc jakby wam kiedyś jakiegoś szkła zabrakło, możecie iść tam. Ej, tędy chyba nie przejdę. Po drodze powinno być jeszcze ognisko. To właśnie łapiąc ich i zbierając, zebrałam trochę wywarów leczniczych i w ogóle. Tak się złożyło. Gdzieś ognisko tu jeszcze powinno być. Och, patrzcie, widać tą niebieskierkę, ale ładnie. Ale ładnie. Tam są na malowidła wykorzystane, a ta, co ja chciałam zebrać, jest gdzieś tutaj? Do zebrania, czy stąd idzie spaść? Jakby do zebrania? Chyba tylko jedna? Tylko jedna. Okej,
Zapalmy ognisko. Gdzieś je minęłam. O, ognisko. Czy... A, jest. Okej. Okay. No, okej. Okay. Jest przede mną. Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy stojąc przy ognisku spadnie z nas śnieg. Na przykład z nóg czy z ubrania, że się rozpuści. Ciekawostka. Jestem już wysoko. Ścieżka szamanów musi być gdzieś blisko. Zapewne o takich znacznikach mówił Naltuk. Czekaj, aktywuj rytualny znacznik. I to jest opcjonalne? Gdzie jest to opcjonalne? To jest to opcjonalne, tutaj. Dobra. Znacznik? Halo? Z drugiej strony. Wygląda na to, że każdy znacznik wskazuje kolejny. Pokazuje drogę. To zaraz czekaj, stop! Nie tędy droga. Ale? I tak tędy podejdziemy. O, poważnie, nic tu nie ma. Ktoś tu sobie zrobił... W sumie nie wiem, magazynek? Tak to trochę wygląda. Te kable. Dzień dobry. Chyba trzeba wejść głębiej w tę zimną, ponurą, lodową jaskinię. Ślepy zaułek. Przynajmniej coś mam. Ha! Nawet to skomentowała. Ale nic nowego tutaj na mnie wpadło. Tylko to, co do tej pory. Ale to też dobrze. Też może być. Trzeba się rozglądać, żeby nie trafić na jakieś... O! Żeby nie trafić na jakieś pominięte... Do czego służą te dzwonki? Dzięki. Żeby podążać za ich dźwiękiem? Jeśli jest więcej, może fokus pomoże mi je znaleźć. Aha, fokus wykrywa dzwonki. W ten sposób łatwiej znajdę drogę. A tam wykrył... kozę. No dobra, no dobra. Rozglądać się wystarczająco. A, są mi dzwonki. To za chwilę, najpierw tu. Ło! Ale tu jest więcej najpierw tu. Nie w tę stronę. Ale przynajmniej coś mam. Też to samo. Żadnych niebieskierek? Nikt nie zbiera niebieskierek? Poważnie. Nie tędy droga. Chociaż coś znalazłam. Tak, przeglądam całe, zamiast zbierać całe naraz, żeby przyjrzeć się, czy coś mam. Tutaj do podniesienia, ale okej. Okej, tędy. Na dzwonki! Upsy! To dołem szliśmy przed chwilą. Też fajnie. Nie popatrzyłam zupełnie na górę, czy coś widać. Zupełnie. O, myślałam, że przejście. Tam coś jest? Skrzynia. O. To powinnam w sumie stąd, będąc tutaj, znaleźć gdzieś jakieś dzwonki jeszcze. No to może. Później przy okazji. Kolejny znacznik. Dobrze. A jest, widzę. Lepiej wrócę. Tylko wezmę ten łup. Fajnie, że komentuję to za każdym razem. Rozumie. She got the assessment. Tu nic nie ma? Przejście. Po ogniach, po ogniach. Dobra. Teraz tędy. Co tu ma te
źle skręciłam. Oj, nic tu nie ma. Ja wiem, że źle skręciłam, ale ja i tak będę wchodzić w takie miejsca, no bo wiadomo. Co to za gra bez eksploracji chorobliwej. Tam są dzwonki, to tam jest dalsza droga. Słyszę coś dziwnego. Czemu nie mogę ich zeskanować? Ciekawe. No tam to brzmi, jakby to miało być dalej, nie tutaj. O, myślałam, że jest mini przejście. Zaraz. Wracać? Tak, tylko... Nic tu nie zostawili. Taka komora wielka. I nic nie zostawili, no. Ładne totemy. O, dzwonki. Nie pamiętam tego rozwidlenia. Jak to nie dopiero sprawdzaliśmy? Nie pozwolili nam sprawdzić dzwonków. A nie ma tu przepaści. Można bez problemu chyba wyskoczyć. Jako tako. O! Nie tędy. Więc... dokąd? Ciekawe. Na górę gdzieś się tu... Widzę. W górę. No właśnie, na górę, tylko ja jeszcze nie zauważyłam, gdzie na górę. Szukam na górę, ach! Widzę. Na! Nawet nam oświetlili minimalnie. Tu jest znacznik. Nękacze. Lepiej uważać. Dobra, teraz tędy. Najpierw tędy. Spotkam się z nimi tutaj. Spotkam się. To trzeba sobie zmienić w ekwipunku parę rzeczy. A co ja mam ze specjalnych przedmiotów? Mapy. Dobra, ekwipunek, broń. Myślę, że pułapki byłyby dobre. Tylko przez pułapki mam na myśli potykacze. Rzutnia lin. Potykacz. No dobra. Trzeba sobie trochę wytworzyć. Dokładnie. 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 Chyba nas zauważył. Możemy go wystraszyć tam? Chodź, diabole. Byłaś. Chodź. Moje pułapki chyba nie wybuchają pod moimi nogami, ale... Jeszcze mnie nie widzi. Chodź. O, i tyle. A te mogę z powrotem pozbierać, elegancko. Ale widzę pułapkę. No trudno. Wow, ale rzeczy. W tym może być niebieskierka. Wzmocnienie z plotu ubioru. Ale to chyba, które mamy na sobie, nie ma wzmocnienia. Niech sprawdzę. Gdzie jest to, co mamy na sobie zaznaczone? Może nie być zaznaczone, bo jak nie ma to... Jak nie ma do niego modyfikacji, to nie, koniecznie ma zaznaczoną możliwość. No wiem.
Tam nie wejdę. O, weszłam. Ha! Ale to jakby wszystko? Tak. Okej. Okay. Ten też wystrzelimy, bo tak. Jakie dźwięki. Dobrze. Otworzymy sobie ich trochę jeszcze i lecimy dalej. To tak na wszelki wypadek. Okej. Okay. Tam jest dzwonek? Gdzie ona mówiła, że one są? Na dole? Ach, mamy te. Czuję, że jakby stąd spaść, to... Chyba byśmy nie przeżyli. Chociaż... Pytanie, czy jest tam po co zejść? Poza maszynami. Pytanie, czy my do nich w ogóle schodzimy, tak czy inaczej. O! Lepiej wrócę, tylko wezmę ten łup. Czuję, że my i tak idziemy do nich. Gdzie drugi? No. Tak, zdecydowanie. Nie zainteresowały się mną jeszcze. Muszę ominąć te nękacze. Nie musisz. Jakoś. Żeby je pokonać. Chyba, że przeskoczą, to wtedy będzie problem. Ha, ha, ha. Teraz jeszcze możemy strzelać, bo jeszcze mają jak... Mamy czym. Ojej, biedny. Dostało mi się czymś, on do mnie strzelił. Chodź, 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 chodź. Widzę, że mnie widzisz. Chodź, jeszcze dwie pułapki tu są. Idziesz? Nie idziesz. Chyba nie będzie do mnie podchodził. I do przodu. Mam nadzieję, że do wyjścia. No chyba jakby... Tam nas nigdzie nie przepuszczą. Poproszę. Elegancko. Nie ma więcej pułapek. Więcej nie zostawiłam. Ja zaraz, bo tu jeszcze coś było do podniesienia? A nie, to ten. Uruchomimy pułapki. To znaczy, to są te alarmy bardziej niż pułapki. I jazda! Dobrze, dobrze, okej. Okay. O, jakbyśmy wyszli na zewnątrz. Dzień się zrobił, wchodziliśmy jak było ciemno. Jaskinia już za mną. Co mnie dalej czeka? O, jest i tama, przy której byliśmy. No to myśmy tu przeszli taką trasą prostą, a musimy iść tu. A może byśmy nie wyszli na tą górę? Okej, okay, okej. Okay. Nie wyszlibyśmy na tę górę. Niech będzie, niech będzie. Niech będzie. Nie czepiam się, nie czepiam się. Na razie. Bo jak znajdę przez przypadek zejście... Jakby było w nocy. Wciąż jesteśmy na tym, tak? Oświetliło most. Teraz tu coś obok jest? Tak, może od razu barwnik weźmiemy. Niebieskierka też tu jest gdzieś, ale tak jakby niżej. Chyba nie powinnam schodzić niżej. A tędy też na górę na razie chyba nie wyjdą. Wyjdą?
Jakby tak. O! No i znowu. Chyba, że tam to jest wewnątrz. O, jest niebieskierka, widzę ją. Ciekawe, jak to działa. Chyba trzeba wypełnić to wodą, a dopiero potem przejść. Tak wygląda, ale... No nie mogę schodzić na razie po tę niebieskierkę, bo nie wyjdę na górę, chyba. Tam. No nic, najwyżej tu wrócimy. Tam. No to dookoła. Trochę. Nie. O, tam na dole. Tam w środku? No nie wiem, wygląda jakbym miała tam przyjść dopiero później, więc na razie sobie odznaczę ten znacznik. I niby jak mam przez to przejść? W dół, a potem w górę? Poczekaj. Poczekaj, uruchom most. Tam się nic nie wspina. Tu się zjeżdża. Tu się tylko zjeżdża, prawda? Chyba tak. Dobra, niech sprawdzę. A na dole coś mam uruchomić? Sama może? Przejście widzę, że jest, ale... Pociągnąć. Tam nie doskoczę. Ja bym tu zeszła na dół, tylko nie wiem, czy mi wolno. A umrę? Co będzie, jak umrę? Ach, tu jest drabina do zrzucenia! Zatem w dół. Dobra. Dobra, bo mi się pomyliło. Ach, mam full zdrowia, to nie mogę zbierać. Tamtędy dostanę się na górę. Ale za chwilkę. Za wodospad, za wodospad. Za wodospadem nie ma nic. I jest też barwnik. Jasne. I to wszystko. W dół, potem na górę? Pani zapytała. Muszę pociągnąć linę, żeby przesunąć to na miejsce. Dobra, most się wypełnia. Czuję, że doskoczyłabym stąd, ale nie wiem, czy ryzykować, czy nie. Może nie będę ryzykować. Zginę i tyle będzie. Może nie warto. Może nie warto. I tak już idę naokoło, to już skończę chodząc naokoło. Udało się. No i kolejna zabawka. No dobra. Przede mną kolejne wodospady. Tak. I skrzynka. Ale tutaj jak spadnę, to chyba nic nie będzie. Woda. No, chyba jest w porządku. Tu się da wspiąć jeszcze po coś. Po co? I tam. Tam coś jest. Skrzynia z zapasami. Nie odmówię, pójdę. Dobra, idziemy po nią. Skoro tak ładnie nas proszą, żebyśmy sobie tam poszli. Ach, nice. Ale czemu tu nie ma niebieskierki? Jak ktoś idzie poza
Teren to powinien niebezpieczkę dostać. Za nadpobudliwe przeszukiwanie okolicy. Czy tu specjalnie ten śnieg tak miał być, jak jesteśmy teraz? Czy to tak mi się akurat... Warta mam takiego. Dzwonek. A to gdzieś tam obok czegoś jeszcze? Aha, tu tędy chyba pewnie się wyjdzie gdzieś. No tu by mógł spaść. Ej, no jak tam? Zaraz, stop. Tam wyżej jeszcze jest coś. Przecież widziałam. No właśnie. Nie ze mną te numery, nie tak szybko. Jak tam wejść? Od dołu gdzieś? Od dołu chyba gdzieś. No nie wiem. Tam jest wodospad. No po tej linii to się zjeżdża. Górą. Tam też nie wejdę. Hola, 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 hola. A, tam jest wyjście do góry. To może z tej strony też jest. Oj. No. Tam zobaczymy zaraz. No i co, jest? Jakieś wyjście? Jest. Jeho. Co to miało być? Wskaźnik zamarzania w wodzie? Hopaj! I jeszcze raz. I raz jeszcze. I na lewo. I na górę. I dziękuję. Ale znowu nic. Co by mnie interesowało bardziej. No trudno. Nie najgorzej. Chociaż zamieć przednia. O, uciekła. Fajne mam te kolce na butach. Jakbym miała pazury. Oczywiście wiem, po co to jest, żeby się wspinać po lodzie, po krach i tak dalej, po śniegu. Na dole się świeci na niebiesko. I te. Skaczę. Chyba i tak do nas strzeli. O, nie strzeli. Burgrand nie przesadzał. Tam jest coś nowego. I chyba nie jest przyjazne. A czekaj, czekaj, stop. Zbadamy sobie to coś, co nie jest przyjazne. A nie, zbadamy sobie, tak? Poszło w diabły gdzieś. O, jakieś ślady zostały po nim. Poszedł. Gdzieś tam. Dzwoneczki. Nie czuję. Właściwie to niczego nie czuję. COVID? Chyba. Ale tu nic nie ma. A szkoda. Biedna Aloy. No dopadły ją. Wirusy. Kwarantanna. Aha, w sumie ona jest w takim miejscu, że może być na kwarantannie. Myślę, że dobiegniemy do jakiejś cutscenki albo do naszego celu i będziemy kończyć odcinek. Żeby czasowo fajnie wyszło. O, ognisko. Idealnie przy ognisku skończymy sobie odcinek. Nie podoba mi się ten dźwięk. Dlaczego jest wspaniały? Jakby maszyna tu łaziła. O, coś mnie zeskanowało na dole. To idzie za mną. Dobra, pozbieramy rzeczy. A, wieża. Czekajcie. Tak, to jest przydatne. Tak jest. I tu będziemy kończyć odcinek. Od następnego lecimy dalej. Także dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho!